jesteśmy na gali finałowej Miss Exotica International 2013 w Blue City. To już trzecia edycja konkursu, który za ideę walki z dyskryminacją rasową i propagowanie obcych kultur w Polsce został odznaczony medalem europejskim przyznawanym przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w Brukseli. Myślę, że to jest jeden z piękniejszych tak naprawdę konkursów w Polsce, bo on pokazuje, że Polska wcale nie jest tylko i wyłącznie blond włosa, a jest już bardziej kolorowa. To świadczy o tym, że jesteśmy coraz bardziej otwarci, to świadczy o tym, że nasza gospodarka jest coraz lepsza, coraz więcej obcokrajowców chce przyjechać do Polski, tutaj żyć, pracować, mieć swoje miłości. To jest fajne, że te Polki, bo to były w sumie, no nie wiem, wszystkie czy są obywatelkami, czy nie, natomiast mieszkają w Polsce, kochają Polskę, mówią po polsku. To jest niesamowite dla mnie, naprawdę, że chcą w ogóle przyjeżdżać do naszego kraju, tu mieszkać. Coś takiego jest dobre, dlatego że możemy poznać troszeczkę kultury innych krajów, no i te osoby, bynajmniej jak czują się w Polsce, no i jak odnajdują się w innej kulturze. 14 finalistek zaprezentowało się na scenie, by powalczyć o tytuł tej najpiękniejszej. W jury zasiadło kilkanaście osób, przedstawicieli świata mediów, mody i biznesu. Na co najbardziej zwracano uwagę przy wyborze Miss? W moim przypadku to uroda, sposób bycia, jakiś taki wdzięk, urok. Oczywiście to, co ma do powiedzenia, też jest ważne, ale tutaj zdaję sobie sprawę, że czasami jest to walka, jak to się mówi, ze stresem. Kobieta musi mieć to coś w sobie, aby zwróciła na mnie uwagę, tak? Abym ja zwrócił na nią uwagę. I one coś tutaj miały dzisiaj w sobie, także... Swoją urodą dziewczyny zachwyciły nie tylko członków jury. Jak jest ten szarm, wdzięk, jakiś klimat, to nie ma znaczenia rasa, nie ma znaczenia kolor oczu, kolor włosów, nic. Po prostu jest albo nie. Ale dużo z tego uroku mają takie dziewczyny, bo one są... uśmiechają się częściej, chodzą w taki sposób zalotny bardziej. Tytuł Miss Exotica International 2013 otrzymała Nina Elisa Kozieracka. Oprócz tego wyłoniono wicemis, drugą wicemis oraz Miss Publiczności Blue City. Ja powiem szczerze, że się z jury zgadzam w pełni, szczerze mówiąc. I Nina to był, myślę, bardzo, bardzo fajny wybór. Wszystkie dziewczyny były ciekawe, atrakcyjne. Wydaje mi się, że kandydatka właśnie z numerem 12 wygrała dlatego, ponieważ taka była od niej taka bardzo pozytywna energia. Często się uśmiechała. Zachowywała się, wydaje mi się, najbardziej ze wszystkich kandydatek tak pozytywnie, energetycznie. Natomiast urodą nie odbiegała od innych. Miałem na swoje trzy faworytki, między innymi właśnie tą dziewczynę z numerem 12. Jestem zaskoczona, ponieważ przez ten cały czas konkursu żadna z nas nie zastanawiała się nad tym, kto wygra. Nie było żadnej rywalizacji, wszystkie byłyśmy dla siebie jak siostry. Wręcz i bawiłyśmy się do samego końca finału, było świetnie naprawdę. Prosto z gali Miss Exotica przysyłam pozdrowienia dla TV Południe.